Cześć, dziś jestem znów w Krakowie. Przyjechałem tutaj, aby spotkać się z Agnieszką, żeby zobaczyć, jak sobie radzić z dietą oraz treningami. Agnieszka, minęło kilka tygodni od naszego pierwszego spotkania. Powiedz mi, ile kilogramów schudłaś? No, udało mi się schudnąć 5 kilo, więc wydaje mi się, że chyba jestem na dobrej drodze, żeby schudnąć te 10 kilo, tak jak założyłam na początku akcji. Powiedz mi, czy chcesz dalej kontynuować współpracę z dietetykiem? Czy chcesz więcej kilogramów schudnąć? No tak, założenie jest takie, że chciałam schudnąć w ogóle 20 kilo i mam nadzieję, że dzięki tej diecie i temu udziałowi w programie, nawet po zakończeniu programu, dalej to będę kontynuować. I chciałabym, że tak powiem, dobić do tych 20 kilo. Powiedz mi coś o swojej diecie. Dieta jest bardzo w porządku. Przede wszystkim to, co jest dla mnie ważne, jest smaczna. Nie jest pracochłonna, czyli i czasochłonna przede wszystkim, bo tego czasu gdzieś tam zawsze brakuje. Tak naprawdę cała moja rodzina, że tak powiem, odżywia się, jeśli chodzi o obiady i przepisy z tej diety, bo te przepisy są bardzo przystępne i bardzo smaczne, więc jakby do wykorzystania normalnie w normalnym gotowaniu. I już nie uważam tego jako dietę, tak? Jest to sposób odżywiania się, który bardzo mi odpowiada. Zmieniłaś sposoby żywieniowe? Trochę tak. Tak, tak. Dobrze. Powiedz mi, jak jest realizacją Twoich celów? Staram się ćwiczyć tak, jak miałam zadane, czyli te 5 razy w tygodniu, w tym te 3 treningi na Orbitreku plus 2 treningi siłowe i staram się to robić. Nie ukrywam, że gdzieś tam zdarza się, że gdzieś tam jeden, dwa, czy trening wypadnie w tygodniu, ale no, staram się to nadrabiać, tak? Diety się trzymam, nie mam z tym większego problemu. Na pewno fajne jest to, że uregulowałam sobie tryb, jeżeli chodzi o dietę, o jedzenie. Pilnuję tych posiłków regularnych i to jest fajne i dobrze się z tym czuję. Opowiedz mi coś jeszcze o swoich treningach. Jak idzie z realizacją, czy coś Ci przeszkadza, czy w jakieś dni nie możesz zrobić tych treningów? Wiesz co, no, trening jest generalnie w porządku bardzo i odpowiada mi jakby sam trening i forma tego treningu. Natomiast no nie ukrywam, że gdzieś tam czas. Ten czas gdzieś dla mnie jest ważny, no bo dziecko, praca, wszystko razem. Czasami nie mam już siły po prostu wieczorem, żeby trenować. Ja miałam ustawiony trening tak, jak pewnie pamiętasz, że miałam od poniedziałku do piątku. Sobota, niedziela były takim dniem dla wytchnienia. To, co myślę, że po tym kilku tygodniach chciałabym zmienić, to przełożyć jakąś część treningu jednak na weekend, bo w weekend mam więcej czasu, jestem mniej zmęczona. W tygodniu, tak jak mówię, no są dni, kiedy wracam późno do domu, no trzeba troszkę ogarnąć się w domu i na ten trening już po prostu czasem brakuje siły. Tak więc, Agnieszka, w następnym programie treningowym zrobimy mocniejsze treningi w weekend. A w środku tygodnia będziesz miała więcej wolnego dla siebie i dla rodziny. Dzięki. Wszystkie Twoje treningi aerobowe wykonujesz na Orbitreku, tak. A chciałbym, żebyś chociażby jeden trening w tygodniu zrobiła w parku. Żeby był to trening biegowy. Będą to połączenie marszów z lekkim truchtem. Może zrobimy sobie dzisiaj taki trening. Jesteś zainteresowana? To zapraszam. Agnieszka, powiedz mi, czy kiedykolwiek biegałaś? Wiesz co, tak, biegałam w okresie studiów, dawno już temu, nie teraz, ostatnio nie. Jakoś chyba większą przyjemność sprawiało mi jednak, jak grałam w koszykówkę, czy trening taki bardziej może na siłowni. Jak sam wiesz, mam Orbitreka w domu, więc ta forma mi odpowiada. Natomiast tak, żeby biegać w terenie, to nie powiem, żeby mi to sprawiało straszną przyjemność. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie marszobiegi. Będziemy raz biegać, będziemy raz marszować, tak żeby wprowadzić w takie, to można powiedzieć, mocniejsze bieganie. To na początku to będą małe prędkości, będziemy truchtać, tak żeby przygotować cały organizm, serce, płuca, jak i stawy do wytężonej pracy. Zrobimy dzisiaj taki trening. Zapraszam. Dobrze.